To miejsce robi robotę. Jeden blok, drugi, trzeci, czwarty. Mogę się poczuć, powiem szczerze, jak w prawdziwym Czarnobylu. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Czarno-Biały Urbex. Dziś zwiedzimy sobie czeską Prypeć. Bloki, powiem szczerze, jak w Pstrążu albo w Płominie. Tam mamy napis, nie wiem czy dobrze przeczytam, Baku. Dziwne. Jest tutaj parę, naście takich bloków. Zejdziemy do jednego. Tutaj szła normalnie droga. Tu mamy jakieś wejście na klatkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pięter. Bloki się ogólnie ciągną wzdłuż drogi. Tam z tyłu są już, można powiedzieć, wyremontowane. I za niedługo te mogą być wyremontowane. W tym bloku mamy już pierwszą ciekawostkę. Mianowicie gazety na ścianach, tapeta, nasi zweza Krasnaja Gwiazda. Ciekawe, czy będzie pisał, który to rok, 81, czyli przed wybuchem Czarnobyla. Sowiecki soldat. Ciekawe, ciekawe. To możliwe, że jakaś gazeta wojskowa. Prawda musi być. 81. Różnych ciekawostek można się dowiedzieć. Mega pomieszczonko. Jeszcze z drugiej strony. Spróbujemy wejść do góry. Nawet stąd to pięknie wygląda. Dobry remont i można sobie tu mieszkać. Jedynie w tamtym budynku można wyjść na dach. Powiem tak, niestety każdy z bloków na przykład ma rozdzielone klatki i nie można przejść przez całą długość. Tu następne gazety. Dużo tych gazet. Coś niesamowitego. Ale ten balkonik to mały. I tylko taka płyta. Tutaj mamy taką mozaikę i weźcie tak, poukładajcie to. Duże roboty. Będzie akuku. Mega. Można by tu nocować normalnie. Podobne bloki są w Kominie, w Pstrążu oraz w samej Prypeci.
Nawet jakby chciał, to nie da rady wejść na dach tych bloków, jedynie do tamtego, gdzie się zaraz udamy. A tam fajna taka górę widać na szczycie. Jakaś zabudowa jest. Nie chcę zgadywać, co tam jest, bo nie wiem. Może jakiś zamek. Parus. Prawda. 81. Wejdziemy sobie klatką schodową też tutaj na górę, żeby zobaczyć, jakie tu jest wejście na dach. Ale tutaj już na przykład się zachowały drzwi. Dobra, latara na maksa. Powiem szczerze, nim dalej, tym więcej artefaktów. Tutaj także ta framuga. Drzwi. Pewnie do kuchni. Ale jeszcze pięknie chodzą. Tu łazienka. I tu pokój. I starczało. Z drugiej strony podobnie, ale tak dziwnie się wchodzi, tak jakby od razu do pokoju. A tu na przykład kibel, a tu do umycia się, a tutaj kuchnia. Powiem szczerze, że dziwnie tak na przykład bez pokoju, żeby to było. Już mamy małą rozwalkę. Ciekawo, skąd te płyty z góry spadły. Ślad po grzejnikach. Nawet jest wykładzina taka, gumoleum. Zaciekawiło mnie tutaj taki wywiewnik i klamka. Tutaj w tych wszystkich blokach mieszkało 450 rodzin. Dość sporo. I to były żołnierze z rodzinami. I żołnierze pełnili tutaj funkcję, pilnowali tak jakby, czy służyli na pobliskim terenie. Taki mały garnizon, można powiedzieć. Nie wiem, czy szkoleniowy, czy coś. I tutaj było także lotnisko. Skład amunicji, granatów. Więc sporo tego było. Na samej górze mamy właz na dach. Ale widzicie, w jakim to jest miejscu fajnym. Na przykład w kominie, to tutaj na przykład w rogu było. I były dłuższe korytarze. Tutaj taki przydziałka. O, po tu zapewne się wchodziło. I miało się taki, powiedzmy, przydziałek. Tutaj był taki przedpokój. Tutaj pokój. Ale mamy tu też nawet na wypasie, bo mamy drugi pokój. I kuchnię. I łazienkę. O nie, ty, ja się tego nie spodziewałem. Wejdziemy. Na dach. Budynku. Powiem szczerze, że kto znajdzie, ale to przypadkiem, ja nawet nie wiedziałem. Mam nadzieję, że ta deska wytrzyma.
dziwne okienko, to taki wywiecznik na górę. Ala strych. Skorzystam z wywiecznika. Nie spodziewałem się, że wyjdę tutaj na dach. Ale nie wiem, czy to tak było oryginalnie, ale ten dach idzie tutaj w dół. Widoczek piękny. Paręnaście bloków, tam już parę wyremontowanych. Tam znajdowało się to lotnisko. A tutaj w tych krzakach takie zaplecze, można powiedzieć, dla żołnierzy. Różnego rodzaju pomieszczenia, ale widoki przecudne. Ciekawi mnie, co to za góra. Jak wiecie, to opiszcie. Normalnie powiem, że mógłbym tu spać. Fajny teren. Dość sporo w dół. Na przykład taki zjazd na linie. Tu mamy niby te oryginalne wejście. Tutaj zapewne też jest płytą zategowane. I śmieci się nazbierało. Już jesteśmy na tej końcówce bloków. No, potężnie. O, i tam jest druga góra. Ciekawe. Na przykład tam jest góra i takie coś jest, i tutaj jest, ale to ala podobne. To miejsce robi robotę. Jeden blok, drugi, trzeci, czwarty. Mogę się poczuć, powiem szczerze, jak w prawdziwym Czarnobylu. Prawie. Chociaż duża różnica jest. Ale klimacik niezły. Taki czarnobylski. W pierwszym, najbliższym możliwym terminie będę jechał do Czarnobyla, ale kiedy to będzie, nie wiadomo. Pięknie, pięknie. Nie no, jeszcze muszę się przejść na ten róg. Jakąś fotkę się zrobi. Bo na przykład z tamtej strony trochę te drzewa zasłaniały widoczek. A tutaj to pięknie wygląda. Pięknie, pięknie, nie powiem. Dookoła lasy. Fotki porobione. Tylko teraz, które to było wyjście? Chyba te. Tak. Nawet mamy z dwóch stron. A tutaj komin po środku. Dobra, lecimy jeszcze do jednego bloku. I także chcę zobaczyć piwnicę.
Mamy leda i lecimy. Gdzie to klatka? Dobra, mamy ją. I tutaj troszkę inny blok, różniący się od tych betonowców. Mianowicie tu jest wszystko z cegły. Zaraz się dostaniemy do środka, ale szczerze bardzo klimatyczne. To miejsce. Odpalamy leda i wchodzimy. O, tutaj wszystko się sypie. To wszystko raczej przez wodę. Patrzcie w ogóle, jakie kafelki. Od szafki jakiejś. Pozostałości drzwi. To to jakieś tablica. Jak to? O, tu mamy w ogóle całe przejście. Ale myślę, że wejdziemy na samą górę i tam się rozejrzymy. A potem zejdziemy na przykład do tego bloku, do piwnicy jeszcze. Mam zamiar znaleźć, chociaż nie wiem, czy to się uda, właśnie taką jedną piwnicę. Tylko w którym to bloku? Trochę wysoko. A tutaj już tak jakoś inaczej się wychodzi. O, tutaj się wychodzi na dach. Tu myślę, że od razu skorzystamy. Także leda zostawię. Fajnie drzwi się zamykają. Drugi dach. Oła, ale mi strzeliło kolano. Także fajny widok z tej perspektywy. Tam już są wyremontowane bloki. Już się ogólnie biorą za ten blok. Tak zapewne po kolei wszystkie będą robić. Może za parę lat po drodze, jak będzie mi, to podjadę zobaczyć, jak to się zmieniło. Przejdziemy się jeszcze po mieszkaniach u góry. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu już powiem szczerze, nie ma co ratować. Ale szafki są. Patrzcie, taka komoda, wnęka ze ścianą. Ciekawy byłem, czy to coś będzie, ale to może być komin po prostu. Jakiś tam artefakt jest. Łazienka.
korytarzem się idzie i po lewej i po prawej stronie są mieszkanka. O, już się komary budzą do życia. Także szafka. Nawet z klamką. Powiedziałbym, że to mole. Ale nie wiem. Tu na ciuszki, tam na kurtki. Następna z szaf. A tutaj tak jakby było jedyne pomieszczenie, albo łazienka, albo kuchnia. W ogóle patrzcie, jaki wzorek z kafelek. Ale widoki. Nie mogę się napatrzeć, powiem szczerze. Mamy jedno z wejść do piwnicy. Przejścia wąskie. Piwnicami można było się przemieścić. Przez całą długość bloku. Ale powiem szczerze, że dziwne przejścia są. Tutaj na przykład tak to wygląda jak na wentylację SSSR 1987. Miecze i czacha i gwiazda. Raczej będzie się cisnąć tutaj. O! Nad nami jest klatka schodowa. Tutaj wyjście na zewnątrz. Mamy DM chyba B 81. Bloki funkcjonowały do 1991 roku i mamy właśnie to, tą miejscówę, co szukałem. Kajf. A to świeży jest. Sasza. SSR i sierp i motyka. Sierp, młot, gwiazda. Ale to wygląda na bardzo świeżą robotę. Glasnosty. Mir. Jakieś hasła zapewne. Swiataja. Semerka. Graduane. Sila. CGB. Mega pomieszczonko. I tutaj będziemy kończyć naszą przygodę z czeską Prypecią. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, subskrypcja i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Zaraz szukamy piwnicy.